A gdy do Warszawy, do samej Warszawy, społeczność Zespołu Szkół nr 1 imienia Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie pamięta o swoich patronach i rokrocznie oddaje im cześć podczas uroczystego apelu z udziałem zaproszonych gości. Apel z okazji 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbył się 10 stycznia z udziałem sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jana Dziedziczaka. 103 lata temu Polska była osamotniona w swoich dążeniach do odzyskania suwerenności. Stąd tak trudno było osiągnąć upragniony cel. Dlatego z tym większym podziwem należy patrzeć na postawę Polaków. Nasi dziadowie potrafili się wyzbyć egoizmu, poświęcić wspólnemu dobru, jakim jest Rzeczypospolita. Prawda historyczna, którą mamy zaszczyt dziedziczyć jako szkoła imienia Powstańców Wielkopolskich, uzmysławia nam, że wiara w zwycięstwo połączona z rozumnym wyciąganiem wniosków z minionych doświadczeń, potrafi kruszyć najgrubsze mury niemocy. Niech nasza zaduma nad dziedzictwem Powstania Wielkopolskiego nie będzie jedynie sentymentalnym spojrzeniem wstecz, ale próbą odczytania go na nowo. Razem poszukajmy sposobów osobistego uczestnictwa w budowaniu i ulepszaniu współczesności i przyszłości. Cieszę się ogromnie. Cieszymy się wspólnie, że możemy się spotkać na takich ostrzeszowskich obchodach rocznicy Powstania Wielkopolskiego w tym symbolicznym miejscu, w którym spotykamy się co roku. Jest to święto szkoły, jednocześnie święto patrona szkoły, którymi są powstańcy wielkopolscy, którzy, jak tutaj pan dyrektor powiedział, 6 stycznia wymaszerowali, aby wziąć udział w powstaniu, aby zaznaczyć swój udział w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dzisiaj towarzyszą nam również umundurowani powstańcy z naszego terenu. Cieszymy się ogromnie z tej asysty. Również i harcerze. Całe grono, również szkolne, które po raz pierwszy po długiej przerwie spotkało się znowu w tym miejscu, aby uczcić właśnie rocznicę Powstania Wielkopolskiego. W swoim wystąpieniu Jan Dziedziczak nawiązał do Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, po raz pierwszy obchodzonego 27 grudnia ubiegłego roku. To jedno z 12 najważniejszych świąt państwowych, takich jak Święto Konstytucji 3 maja, czy Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada. Decyzją polskiego parlamentu dzień 27 grudnia, a więc ten symboliczny dzień rozpoczęcia Powstania Wielkopolskiego, jest na równi z tymi pozostałymi świętami, już teraz narodowym, ogólnopolskim świętem państwowym. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zwrócił się też bezpośrednio do uczniów Zespołu Szkół nr 1, podkreślając, że powstańcy wielkopolscy byli bardzo często ludźmi w ich wieku. To nie byli jacyś pomnikowi herosi. To byli ludzie tacy jak wy, bardzo często dokładnie w waszym wieku. Niewiele starsi. I oni się zdecydowali podjąć służbę i podjąć ryzyko, żeby walczyć o polskość, żeby walczyć o to, żeby ziemia ostrzeszowska była wspólnie z ojczyzną, wspólnie w jednej ojczyźnie naszej Polsce. Nikt nie pytał o nic, a wszyscy wiedzieli, za co idą walczyć, komu płacić dług. Matki się ustrzemion synom nie wieszały, żony się pod nogi nie kładły na próg, dzieci nie płakały, dzieci nie wołały ojców, których w polu śmiercią witał wróg. W czasach Powstania Wielkopolskiego bycie patriotą oznaczało walkę o wolność ojczyzny z bronią w ręku. Czym jest teraz? Służba Polsce w okresie pokoju. To jest służba temu wszystkiemu, co jest Polską i polskością. A więc to jest zagłębianie się w polską historię. Historię całego narodu, historię nas, Polaków, lokalnie tutaj, na przykład w Ostrzeszowie. To jest oddawanie czci naszym bohaterom. To jest też kultywowanie polskiej kultury i tradycji. To jest znajomość polskiej kultury, to jest zagłębianie się w polską kulturę, to jest kultywowanie polskich tradycji, czy to związanych ze świętami, czy to związanych z wydarzeniami patriotycznymi. To wszystko składa się właśnie na bycie Polakiem w XXI wieku.
Kulminacyjnym momentem uroczystości było już tradycyjnie złożenie wiązanek kwiatów pod obeliskiem ku czci powstańców wielkopolskich. W ten sposób hołd bohaterom walk o wolną ojczyznę oddali m.in. poseł Katarzyna Sójka, a także delegacje władz samorządowych powiatu i miasta, kombatantów, służb mundurowych, harcerzy, placówek oświatowych oraz organizacji społecznych i politycznych. Obecność Jana Dziedziczaka miała również związek z faktem uhonorowania emerytowanej nauczycielki zespołu szkół nr 1 Jolanty Marchińskiej medalem Komisji Edukacji Narodowej, najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki. W finale apelu rozbrzmiała pieśń, bez której trudno wyobrazić sobie patriotyczną uroczystość w naszym kraju.